wszystkim dzisiaj na temat piłkarzy, którzy, którym kończy się kontrakt z ich klubami piłkarskimi w 2022 roku. A więc piłkarze, którzy tak naprawdę są do wyjęcia już wkrótce za darmo. No właśnie, są to wielkie nazwiska. Trzy ci piłkarze przejdą do topowych klubów. No właśnie, co dalej będzie się chodzi o przyszłość tych piłkarzy, dzisiaj przedstawię takie zestawienie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry, pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wielu piłkarzy topowych tak naprawdę ma, ma kontrakty do 2022 roku i później są praktycznie wolnymi zawodnikami. No i tutaj są naprawdę po prostu piłkarze z najwyższego topu. Niektórzy są przymierzani tutaj do jeszcze lepszych klubów, tak jak na przykład Mbappé, którym, o którym wielokrotnie mówiło się, że może przejść do Realu Madryt, ale nadal ma ważny kontrakt z PSG. Kolejnym zawodnikiem, jeśli chodzi właśnie tutaj o e, tej piłkarze, to jest Dybala, e, który ma kontrakt ważny z Juventusem właśnie do 2022 roku. Mówiło się o tym, że dybala w ostatnim okienku transferowym był bliski tego, żeby zmienić klub, Tam była niepewna sytuacja, jeśli chodzi o dybale w Juventusie, ostatecznie do tego nie doszło. Następnie mamy Piquet, a więc Gerard Piquet z Barcelony. Wydaje mi się, że Piquet już tutaj nie przedłuży kontraktu, jeśli chodzi o Barcelonę Zresztą on mówił jeszcze w tym okienku. Transferowym, że jeżeli to pomoże, sytuacja miałaby pomóc w jakiś stopniu, jeśli chodzi o Barcelonę, to jest w stanie odejść faktycznie z Barcelony, żeby budować tą nową Barcelonę. Nawet to wie, czy czasem Piket wcześniej zakończy swojej kariery piłkarskiej i tym klubem będzie Barcelona. Wątpię, żeby tutaj odszedł do innego klubu, chyba że wybierze jakiś krój tutaj, klub, tak jakiś kraj, na przykład arabski, klub w, w krajach arabskich następnie mamy Leona Gorecka, więc Bayern Monachium klubowy kolega Roberta Lewandowskiego, no wydaje mi się, że Gorecka naprawdę ma bardzo dobre występy, jeśli chodzi o Bayern Monachium i raczej Bayern Monachium nie pozbędzie się tego zawodnika, przedłuży kontrakt z tym zawodnikiem i też wydaje mi się, że Gorecka właśnie wpisuje się w ten w tą filozofię Mia San Mia tak, jeśli chodzi o Bayern Monachium Gorecka też po prostu pokazuje, że świetnie pracuje nad sobą, chociażby ten, ten, ży, ten żyzna zdrowotna jego, tak, to jak po prostu można być przypakował w ostatni miesiące, kiedy by miał miejsce koronawirus. Także wydaje mi się, że tutaj Gorecka po prostu Bayern nie opuści. Następnie mamy Ansu Fati, a więc FC Barcelona to kolejny zawodnik na tej liście. Tutaj może być inna sytuacja. Ansu Fati rzeczywiście może opuścić Barcelonę, chociaż pewnie władze klubu będą chciały go zostawić, e, tak, żeby właśnie budował tu nową Barcelonę. Rudiger to jest Chelsea, Londyn, kolejny zawodnik na tej liście. Następnie mamy Ter Stegen, a więc kolejny zawodnik, jeśli chodzi o Barcelonę. No na pewno jeśli chodzi o też Stegen, pojawi się mnóstwo oferty zainteresowań ze strony różnych klubów piłkarskich, żeby pozyskać tego bramkarza. No w Niemczech tak naprawdę trwa dyskusja, kto jest lepszym bramkarzem, kto jest bramkarzem numer jeden, Neuer czy Ter Stegen. Wiadomo, że Neuer cały czas broni między słupkami, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec, no ale trwa ta dyskusja, tak, niektórzy mówią, że Neuer już się kończy, że to Ter Stegen powinien zastąpić Neuera. No, następnie mamy tutaj Varana, to jest Real Madryt. Varan, tak, no miał po prostu bardzo dobre, jeśli chodzi o Al dobre występy, ale w lidze mistrzów wielokrotnie załodził. Pytanie jest też takie, czy Waran według mnie pozostał w lidze hiszpańskiej, natomiast pytanie jest takie, czy rzeczywiście Waran. Wszystko według mnie zależy też od jego po prostu dyspozycji, czy Waran tutaj tak będzie jego dyspozycja iść do góry, czy poprawić swoje mankamenty, błędy, bo naprawdę niektóre te mecze w ramach Ligi Mistrzów to można było po prostu oczy tutaj tak przedzierać to, co wyprawia praktycznie Waran, tam indywidualnego błędy, co nie, 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 nie ma też po prostu jakby wątpliwości, że Waran jest świetnym obrońcą, ale mimo wszystko no fatalne błędy tego zawodnika zdarzały mu się, i to w kluczowych momentach, tak, w kluczowych meczach, jeśli chodzi o na przykład Ligę Mistrzów. Następnie mamy tutaj Cristiano Ronaldo, a więc Juventusu Turyn. On ma kontrakt z Juventusem do 2022 roku. Wydaje mi się, że Juventus Turyn to będzie ostatni klub na drodze Cristiano Ronaldo. Ewentualnie może przedłużyć tutaj kontrakt z Juventusem. Na przykład teraz zaskakującą rzecz robi Zlatan Ibrahimović w Milanie. tak? Mówiło się o tym, że on już zakończy karierę, tak? jeśli chodzi o, o, o praktycznie Serie A Milan, że miał tylko przyjść na roku roku, potem na rok, potem znowu przedłużenie, a teraz sobie po prostu Zlatan świetnie daje radę, jeśli chodzi o seria. Wydaje mi się, że tak długo, jak będzie bramkoszczędny, będzie zdobywał bramki, tak długo będzie, będzie po prostu występował. Nikt nie będzie patrzył na metrykę jego, na metrykę tego zawodnika. Następnie mamy tutaj Neymara, a więc zawodnik PSG. No, Neymar po prostu bohater głośnego transferu za 222 miliony euro swego czasu z Barcelony do PSG. Raczej według mnie mało prawdopodobny jest wariant, żeby wrócił znowu do Barcelony, ale nigdy nie mów, nie mów nigdy. Tutaj jego kwota, tak, jeśli chodzi o Neymara, według Transfer Market zdecydowanie spadła. Już nie jest warty takie kosmiczne pieniądze, a bardziej takie po prostu rozsądne, czyli około 100 milionów euro jest warty Neymar ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Neymara po prostu śledzę jego karierę piłkarską tutaj, tak, może nie od samego początku nie od juniorów, ale to jak jest w Europie i tak dalej, no to Neymar według mnie będzie coraz gorzej występował, coraz gorzej się po prostu sprawiał na boisku, tak jest moje zdanie, będzie mieć jeszcze po prostu te przebłyski, te umiejętności, talent zdobywał gole, może po prostu jeśli chodzi o ligę francuską i PSG, natomiast Neymar wydaje mi się, że ta kariera będzie pikować, a raczej on nie pójdzie do góry, odwrotnie na przykład niż w przypadku Roberta Lewandowskiego, tak Bo Robert Lewandowski więcej wyciąga z kariery nawet po 30 roku życia. Następnie mamy tutaj Rudigera z Chelsea Londyn, chyba mówiłem o tym zawodniku. Potem mamy Benzemę z Realu Madryt, to jest kolejny zawodnik na tej liście, który, któremu się kończy kontrakt w 2022 roku. Tak, wydaje mi się, że Benzema też może tutaj wybrać kierunek taki, że na przykład pójdzie do jakiegoś kraju arabskiego na rok czy na pół roku czasu, tak, tak? na przykład Szawi i będzie tam po prostu piłkarzem, aktowie, czy nawet czasem nawet nie trenerem grającym. I tak to właśnie będzie wyglądać. Wyglądać ta sytuacja jeśli chodzi o tego zawodnika. Potem mamy Dembele z Barcelony. to jest kolejny praktycznie zawodnik, który, któremu kontrakt, kończy się kontrakt w 2022 roku. No zawodnik, który był wielokrotnie praktycznie krytykowany, że Barcelona tak naprawdę straciła na tym transferze, że nie zwróciły się te pieniądze, za które został po prostu sprowadzony i za które praktycznie Barcelona płaci mu pensję. Zobaczymy, czy rzeczywiście po prostu tutaj Dembele przedłuży kontrakt z Barceloną, jak ta Barcelona będzie wyglądała, tak, w przyszłości. No więc to jest faktycznie to zestawienie, jeśli chodzi o tych zawodników, tak? I mówiłem Brozowicz, tak? Jeszcze z Interu Mediolan, jemu też się faktycznie kontrakt kończy. Tutaj sytuacja Brozowicza jest nie do ponieważ przyszedł Vidal, Vidal, który faktycznie widać, że jest po prostu podstawowym zawodnikiem, jeśli chodzi o trenera Conte, tak? Trenera faktycznie Interu Mediolan. No i Brozowicz po prostu ma teraz nieciekawą sytuację, kto wie, czy wcześniej faktycznie nie opuści Interu Mediolan, no bo jest tam ciasno na jego pozycji. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Kto na, co na ten temat myślicie? No, ja muszę powiedzieć, że w tym zestawieniu jestem bardzo ciekawy, jeśli chodzi o tych topowych zawodników, bo wielu tu piłkarzy kończy się ich kariera piłkarska, mają po 30 i tak dalej. Natomiast na Mbappé jestem ciekaw, po prostu co on dalej wybierze. Tak jaki kierunek, jeżeli na przykład Barcelona i Real Madryt będą tak się słabo spisywać na co się faktycznie zapowiada nie zawołują tutaj Ligi Mistrzów, to wydaje mi się, że Mbappé może wybrać zupełnie inny kierunek. Taki kierunek, gdzie ta drużyna będzie dawała mu szansę na to, żeby zwyciężył właśnie Ligę Mistrzów. Także jestem ciekaw, jaką decyzję podejmie Mbappé. Wiadomo, że był przemierzany do Realu Madryt. To też było jedno z jego marzeń. On o tego nie ukrywał nigdy. No ale w kontekście też zdobywania trofeów, tytułów mistrzowskich, zobaczymy, czy rzeczywiście Mbappé wybierze Real Madryt. Wątpię, żeby przedłużył kontrakt dalej z PSG. Raczej to po prostu będzie koniec jego przygody właśnie z drużyną francuską, w której się świetnie odnajduje. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się.